Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu to jeden z najpiękniejszych jarmarków. W tym wyjątkowym czasie serce Wrocławia zaczyna bić mocniej i wrocławski rynek staje się tłem dla bajkowej scenerii. Wśród pachnących lasem choinek, aromatu grzanego wina i czekoladowych pierników na mieszkańców Wrocławia i turystów czeka moc świątecznych niespodzianek i atrakcji. Magia świąt oczaruje każdego. Zapraszamy Państwa na wycieczkę z katowickim oddziałem PTTK do serca Dolnego Śląska. Jarmarki świąteczne już na stałe wpisały się w harmonogram wycieczek z katowickim oddziałem PTTK. Dzisiaj chcielibyśmy zabrać Państwa na unikatowy i największy jarmark bożonarodzeniowy w Polsce – wrocławski. Naszą wycieczkę rozpoczynamy nietypowo. Witamy Państwa z 50. piętra Sky Tower. Sky Tower to najwyższy budynek w Polsce w kategoriach wysokość do dachu oraz wysokość do najwyżej położonego piętra. Wraz z dwoma innymi budynkami stanowi kompleks mieszkalny, biurowy, handlowo-usługowy i rekreacyjny we Wrocławiu na osiedlu Południe. Znajduje się w miejscu rozebranego Poltegoru, między ulicą Powstańców Śląskich, Wielką, Gwiaździstą oraz Szczęśliwą. Szopki betlejemskie to nieodłączny element świąt Bożego Narodzenia. Tradycyjnie uważa się, że to święty Franciszek I zbudował żłobek, w którym umieścił figurę małego Jezuska, a obok ustawił żywe zwierzęta. Było to na początku XIII wieku we włoskiej wiosce Greccio. Od tego czasu szopki zaczęto stawiać regularnie w kościołach, a także przed nimi. Kilkanaście tradycyjnych szopek wykonanych przez rzemieślników można było oglądać we Wrocławskim Muzeum Miejskim w Pałacu Królewskim. Pochodzą one z kolekcji twórcy wrocławskiej pantomimy Henryka Tomaszowskiego. Na wystawie można było zobaczyć 7 szopek skrzyniowych, w tym najstarsze pochodzące z XIX wieku. Ekspozycje uzupełniały wolno stojące szopki, m.in. ceramiczne, przeznaczone do wystawiania w domach. Tradycja wykonywania szopek na Śląsku sięga drugiej połowy XVI wieku. Najpierw pojawiły się w kościołach i rezydencjach magnackich, później w domach mieszczan. Bardzo popularne stały się szopki skrzyniowe, zwane też szafkowymi. Oprócz Świętej Rodziny i Orszaku Trzech Króli w szopkach skrzynkowych umieszczano postacie mieszczan, często ubranych w noszone wówczas stroje. Coraz więcej miejsca zajmowały też figury przedstawiające różne grupy społeczne i zawody. Towarzyszyły im także postaci charakterystyczne dla Śląska. Mnisi z zakonu cystersów, a nawet duch karkonoszy, liczy rzepa, a także panoramy karkonoszy dolnośląskich miast oraz wsi. We Wrocławiu, nieopodal samego centrum, mieści się Centrum Życia i Kultury Żydów. Jego historia jest fascynująca. Stara dzielnica żydowska ma swój niepowtarzalny urok, szczególnie w jesienne i zimowe wieczory. Synagoga pod Białym Bocianem i budynki wokoło, a więc m.in. ulica Włodkowica, Świętego Antoniego i Krupnicza, stanowią nie tylko pamiątkę po dawnym życiu Żydów, ale też są centrum ich kultury i dziś. Synagoga pod Białym Bocianem. Proszę Państwa, to był początek XVII wieku. Była budowana jeszcze druga wielka synagoga, która za cerkwią bliżej Odry, ale niestety ona się nie ostała do czasów dzisiejszych, tylko pożar ją strawił, no i postanowiono wybudować dla gminy żydowskiej całej, czyli taki wolny jakby wstęp dla wszystkich, synagogę właśnie, wielką synagogę pod Białym Bocianem. W czasie II wojny światowej z podwórka synagogi deportowano Żydów wrocławskich do obozów zagłady. Po wojnie używana przez gminę żydowską we Wrocławiu do 1974 roku, po czym przejęta przez Skarb Państwa i zamknięta. W czasie realizacji nieskończonego projektu biblioteki usunięto całą podłogę, po czym obiekt popadł w ruinę. Przejęta przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu, która zdjęła dach synagogi i sprzedała budynek prywatnym osobom w 1992 roku, została odzyskana przez gminę wyznaniową żydowską w 1996 i dzięki dotacji Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej wykonano remont zabezpieczający świątyni. Ostatnia dotacja ze środków KGHM Miedź umożliwiła położenie części tynków.
Mieliśmy także okazję obejrzeć Aulę Leopoldyńską, największą i najbardziej reprezentacyjną część głównego gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego. To cenny i unikatowy zabytek świecki późnego baroku. Wzniesiona w latach 1728-32 wraz z całym kompleksem budynków uniwersyteckich, otrzymała swoją nazwę na cześć cesarza Leopolda I, fundatora Uniwersytetu w roku 1702. Aulę projektował Christophorus Tausch, uczeń Andrei Pozza, znanego włoskiego architekta, malarza i filozofa. Pokryta została freskami przez Johanna Christopha Handkego z Ołomuńca. Twórcą rzeźb figuralnych był Franz Józef Mangold, znany artysta wrocławski rodem z Moraw, a ornamenty sztukatorskie i marmoryzację wykonał włoski mistrz Ignazio Provisore. Wymienieni twórcy doskonale zrealizowali artystyczną wizję Andrei Pozza. Rzeźba, architektura i malarstwo tworzą jedną organiczną całość. Trójdzielność kompozycji wnętrza auli powstała przez wydzielenie podium, audytorium i wspartej na filarach empory muzycznej. Znajdujemy się na wrocławskim rynku, gdzie rozpoczął się największy jarmark w Polsce. Jaka jest jego historia? Proszę Państwa, rzeczywiście największy, przynajmniej na chwilę obecną, ale jeden z pierwszych jarmarków. Kiedyś były to ogromne targi, bo już w zasadzie w XIII wieku odbywały się tutaj targi. No kiedyś to były targi wymienne. Przyjeżdżali tutaj ludzie z zagranicy, z różnych stron, prawda, z północy, południa, wschodu i zachodu. Skupowali nagminnie różne towary nasze, czyli jakieś zboże, jakieś nasze wyroby, miody, płody rolne i inne, prawda, skóry. Natomiast sami przywozili sukna, czy jakieś urządzenia rolne, czy z agrotechniki, czy ewentualnie inne ich wyroby. I tutaj po prostu sprzedawano, a gremialnie zakupowano właśnie towary, które tam szły jak maślane bułeczki. Wrocław jest takim miastem multikulturowym. Zachował tę cechę, zachował te tradycje. No jak Pani mówiła, jest na skrzyżowaniu wszystkich szlaków komunikacyjnych. Co znajdziemy na tegorocznym jarmarku? Na tegorocznym? Bardzo dużo. Jarmark się rozwija. Jest w tym miejscu w rynku już od 2007 roku, bo był w innych punktach. Gdzieś tam na starej hali targowej, czy jeszcze w innych punktach, ale niestety nie przyjął się. Najbardziej się przyjął właśnie akurat w tym miejscu. A w tym roku, no, jak zwykle, cały adwent trwa. Trwają różne uroczystości. Odbywają się jakieś koncerty od Mikołajki, prawda? Uroczyste oświetlenie choinki, gdzie oczywiście odwiedzający bardzo dopingują, żeby pan prezydent już wreszcie dał rozkaz do oświetlenia. Są rzeźby lodowe. W tym roku podobno, bo mówię, nie jestem pewna, ale tak jak podawali w programie, mają być rzeźbione sanie Mikołaja. Są to też przepiękne. W ubiegłym roku była pocztówka w lodzie, kolorowa, bardzo piękna. No w innych latach było co innego. Są krasnale. Można sobie zrobić z nimi zdjęcia. Będą umiejscowione na Facebooku i będzie można je pobrać za darmo. Tylko trzeba pamiętać dzień i godzinę. No i będzie jeszcze warsztat rzemieślniczy, gdzie będą kuć młotki, obcęgi, grabie i inne rzeczy, ale z czekolady. Lasek bajkowy z budkami takimi właśnie, gdzie będzie można odtworzyć sobie bajkę. A więc bardzo takie no, piękny festyn dla całych rodzin. Sercem miasta jest wrocławski rynek. Ma niemal 3,8 hektara i należy do największych dawnych placów targowych w Polsce. Większe rynki są tylko w Krakowie i Olecku. Za to późnogotycki ratusz z 66-metrową wieżą jest najokazalszą tego typu budowlą w kraju. W jego podziemiach działa do dzisiaj piwnica Świdnicka, jeden z najstarszych w Europie lokali gastronomicznych. Proszę Państwa, nasz spacer po zakamarkach Starego Wrocławia kończymy na rynku. Tutaj jak co roku odbywa się jarmark bożonarodzeniowy. Zapraszamy na krótki spacer.